Jak się Państwo przygotowują do Świąt Bożego Narodzenia? No na pewno robimy zakupy spożywcze na te wszystkie potrawy, wspaniałe. Kupujemy prezenty. No ubieramy choinkę zapewne, tak? I domy. Tak, domy, lampeczki. No to tak głównie chyba to. Razem z moją rodziną przygotowujemy różne potrawy już od początku, tak na przykład jak bigos. Przygotowujemy się ze wszystkimi ozdobami świątecznymi. Stroimy powoli nasze okna. Ja akurat ze względu na to, że jestem kucharzem, przygotuję się kulinarnie. Także ugotuję kilka fajnych potraw wigilijnych. Coś takiego. A propos potraw wigilijnych, jakie znajdą się na pańskim stole? Na pewno tradycyjnie rybka po grecku będzie, będą łazanki, będzie karp oczywiście, zwykły smażony, jakaś rybka w occie, dużo, dużo rybek na pewno będzie. No to na pewno karp, na pewno barszcz, uszka, tak jak już wspomniałam, bigos, który już przygotowujemy, wszelkiego rodzaju pierogi, te na słodko i te z kapustą i z grzybami, na przykład śledź też jest często w naszym domu. Na pewno pierogi, bo ja bardzo lubię pierogi z kapustą i grzybami. A to tak ze słodkości. Jakaś kapusta, ryba zapewne. Barszcz. Tak, barszcz. Czy zaprosiliby Państwo nieznajomego do swojego domu? No tradycja nakazuje niby. Ale zaprosić. Powinno się raczej zaufać, ale jednak z pewnym dystansem, żeby nie dać się nabrać na jakieś. Czy zauważyła Pani zwiększoną sprzedaż w okresie przedświątecznym? Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że teraz przed świętami bardzo dużo nowości wychodzi. Jest to bardzo trafiony prezent na święta, zarówno dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, więc sprzedaż jest jak najbardziej pozytywna. Wiadomo, że jest to okres świąt, więc coraz więcej ludzi kupują po prostu prezentów w związku z tym, że zbliża się oczywiście Boże Narodzenie. Myślę, że jest to dość naturalne zachowanie, że w tym okresie zwiększa się sprzedaż i bardziej jesteśmy skuszeni na te właśnie zakupy. Czy woli Pan dawać prezenty, czy otrzymywać? Trudne pytanie. A Pani? No myślę, że miło jest otrzymać prezent, to wiadomo, ale jak się kupuje i daje komuś trafiony prezent, to chyba jest to większa radość niż dostanie. Szczerze, na pewno jedno i drugie, bo nie będę mówił, że nie lubię otrzymywać prezentów, bo na pewno lubię, ale dawać też jak najbardziej. Myślę, że jedno i drugie. Każdy z nas lubi otrzymywać oczywiście prezenty, ale też i je dawać. Także tutaj to jest sprawa podzielona. Co ludzie najchętniej kupują jako prezent świąteczny? Jako prezent świąteczny najczęściej kupowane są tak standardowo skarpetki oczywiście. I oprócz tego na przykład koszule sprzedają się bardzo dobrze jako prezent dla mężczyzn, a dla kobiet w zależności od tego, jaki tam asortyment mamy w sklepie. Na przykład często sprzedają się jakieś bluzy z postaciami z bajek, na przykład z Batmanem czy też z myszką Miki. W zależności od tego, do jakiej grupy wiekowej chce trafić kupujący. No ale najczęściej właśnie standardowo skarpetki, jakieś właśnie akcesoria, bielizna. Panowie kupują biżuterię, również oferujemy perfumy rozlewane przez tutaj nasze stoisko, ale najczęściej jest to biżuteria i takim w tej chwili kluczowym i głównym produktem, który najwięcej się sprzedaje, są to takie bransoletki modułu Mokobele, tak, one tutaj są. Są to bransoletki z kamienia, do których można sobie doczepiać zawieszki, które są na przykład ze srebra, a ewentualnie pokrywane 24-karatowym złotem. Jeżeli chodzi o książki na przykład dla dzieci i młodzieży, polecamy Wnuczkę do orzechów Małgorzaty Musierowicz. Jest to nowość jej, ciąg poprzedniego cyklu. Obecnie hitem książek dziecięcych i młodzieżowych jest Zniszcz ten dziennik. Jest to pamiętnik polegający na tym, żeby robić różne dziwne, przedziwne rzeczy, żeby zniszczyć tą książkę. Inne tytuły to na przykład Gwiazd naszych wina, który też został w tej chwili ekranizowany. Na naszym stoisku Koralowa Wyspa, oprócz tego, że sprzedajemy gotową biżuterię, również sprzedajemy produkty takie, które same tworzymy. Tutaj na stoisku. U nas można naprawiać biżuterię, ale można ją również tworzyć. I na prezent taki świąteczny polecam, czy też zachęcam do zakupu takich gotowych, robionych produktów przez nas. Są to czy naszyjniki, są tu wykorzystywane na przykład koraliki z drewna, koraliki z porcelany, z ceramiki i do takich zakupów zachęcam, jak najbardziej je polecam na prezent świąteczny. Jaki prezent najbardziej Państwu zapadł w pamięci? Ojej.
ciężko stwierdzić. Ja myślę, że te prezenty z dzieciństwa zapadają chyba najbardziej w pamięć. Te wszystkie zabaweczki to jednak najbardziej zostaje. Potem jak się do tego wraca, to są miłe wspomnienie. Chyba taki samochodzik zdalnie sterowany, to było jakieś pewnie z 15 lat temu, coś takiego. Ojejciu, to było dawno, miałam chyba z 7 lat. Dostałam taką farmę. Były różne klocki, zwierzątka i to po prostu przez wiele, wiele lat było u mnie w domu. Jak widać, szaleństwo zakupów przedświątecznych trwa. My jednak już się w tym roku z Wami żegnamy i życzymy Wam wesołych, pogodnych świąt.